Siemanko, w odpowiedzi na stroje mogę wam tylko pokazać glitcha związanego z strojami. Jak przenieść Magic Slot z tymi naklejkami z fabuły na online'a. Ale pokażę tą metodę dla Xboxa. Pokazywałem na PS4, tutaj się robi to troszeczkę inaczej. Potrzebujemy tego save'a z tym Magic Slotem, tam logo, to jest Dinka akurat. Jednego znajomego, który gra gdzieś w GTA Online. Ustawiamy sobie inny tryb celowania, jaki on ma. Udajemy się do szkoły latania. W tej szkole latania ewentualnie nie macie na pewno tego save'a na Xboxie. Możecie sobie poprzenosić jakieś tam stroje w kratkę. Tylko i wyłącznie. Udajemy się do szkoły. Dajemy strzałkę w prawo. Rozpoczynamy. Ten samouczek pomijamy. Klikamy pauzę. Znajomi. Dołącz do gry. Tutaj pierwszy potwierdzamy komunikat, drugi anulujemy. Teraz odliczanie, go. Klikamy Y, żeby wysiąść, dajemy pauzę, znowu dołączamy do znajomego. Pierwszy komunikat potwierdzamy, drugiego już nie anulujemy. Nie potwierdzajemy, tylko na nim zostajemy. Usłyszymy zgon, chwilę na tym czekamy. Na Xboxie to robimy to tak. Chwilę czekamy, dajemy guzik dashboardu, przechodzimy na start, jesteśmy na całym menu Xboxa, wracamy do gry. Tą czynność powtórzymy, tylko że teraz wrócę do gry, wcisnę guzik pauzy, kliknę guzik B, żeby anulować komunikat i od razu puszczam pauzę, żeby zatrzymać grę na wizerunku Michaela, czyli tak, wracam do gry, wciskam pauzę, klikam B, puszczam pauzę i na takim obrazie muszę zatrzymać grę. Wtedy trafiłem. Mogę wbijać na online, na sesję dla zaproszonych. To tyle ze stroi. No nie działa Save Wizard, nie działa te stroje wizardowe, nie działają stroje PET, nie działa cały tryb reżyserski, nie działa transfer z maskami świątecznymi, także ze stroi tylko działa klucz na usuwanie drugiej postaci, czego ja nie będę w ogóle robił i nie będę też robił półgodzinnych filmików, jak robię strój przez dwie konsole, bo to trwa za długo i nie każdy ma dwie konsole, nie każdy ma tą możliwość. Tu save jest na Magic Slot z naklejkami, ogarnę sobie jeszcze na babę, też będę wam mógł je sprzedawać, tak jak te save z Frozen Money. Dobra, wbiliśmy na sesję dla zaproszonych. Odpalamy sobie teraz tytaniczną robotę. Ta cała szkoła latania mi się przeniosła na online. Jak uruchomimy tytaniczną robotę, zatwierdź ustawienia, potwierdź, że tam w pojedynkę chcesz grać, to jest rututu, bang. Załaduję mnie na misję, klikam B, B i potwierdzam komunikat, którego nie widać, czyli B, B i to potwierdzam. Jestem już w tym logo Dinka całe. I teraz wystarczy się udać do Ammunition, zdjąć tą maskę, zdjąć tą czapeczkę i zapisać strój w jakimś wolnym miejscu jako własny. Co to daje? No mówię, ci, którzy nie mają save'a, mogą sobie tą metodą przenieść jakieś tam stroje w kratkę. Szału nie ma. Ci, którzy będą chcieli coś dostać, znaczy dostać, że będę sprzedawał, jak i na faceta, tak i na babę, jak ogarnę te save'y. Co tu jest fajnego? No nic, no zwykłe naklejki, ale fajnie to wygląda na innych strojach. Co byś nie założył? Piżamę, kurde, garnitur czy body, założysz później ten strój i tam body na przykład dostaną te naklejki. To pokażę zaraz, jak zapiszę to w Ammunition. Po zapisaniu stroju możecie opuścić sesję, na sesji normalnie założyć inny zwykły strój, założyć ten z naklejkami. Jest gotowy. Przy teleskopie dodać jakąś czapkę, hełm, maskę, okulary. Co chcecie. Ja to mam, bo się jeszcze pobawię później właśnie tym save'em. Przez dwie konsole dodam mu rękawice, pas, policjanta, dodam mu jeszcze te blachę i AA, że dla mnie to będzie fajnie wyglądało. Tu zapomniałem zdjąć czapki, to muszę jeszcze raz zdjąć maskę, zdjąć czapkę i dopiero zapisujemy jako
własny. Całkiem spoko sprawa, też mówię, będę sprzedawałem Frozen Money, ten też wam posprzedaję. Ktoś chce kupi, może sprzedać dalej, czyli skopiować ziomkowi, bo glitch na kopiowanie save'ów nadal działa, chociaż czasami jest jakiś problem, wyskoczy cały czas czarny ekran, a nie ta babka, tak jak powinno być, ale da radę nadal kopiować. To w zależności na konto, na które chcemy kopiować, nie może mieć żadnego autosave'a zapisanego. Tyle ze stroi, ja tam mówię, bifowych przez dwie konsole nie będę nagrywał, nie będę nikogo zanudzał i nie będę próbował trafić w czyjeś gusta, bo ktoś komuś się nie podoba zielony, a ktoś komuś się nie podoba pomarańczowy, dlatego ja nie będę stroi nagrywał, dopóki coś tam nie zostanie odpatchowane. Do następnego, pozdrawiam, elo.